Hej, tu siemanko, witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Deka, to jest kolejny odcinek ze Spidermana. I teraz tak, na samym początku polecimy sobie odkryć tą wieżę. Kurde, jeszcze mamy... O kurde, ile tutaj jest... Zadań. Zajmiemy się może dzisiaj nimi. To jest w sumie spoko pomysł, taki odcinek. Niekoniecznie z głównej fabuły, ale też ciekawy. Bo z zadań. Mam za mało danych. Powinienem poszukać wież nasłuchowych. Właśnie tam lecimy, Pit. Do wież nasłuchowych. I jesteśmy. No i super. Hell's Kitchen. Po drodze jest jeszcze jakiś plecak. Dobra. Po drodze będzie ten plecak i potem może zrobimy sobie na dobry początek Spider-Manów dwóch. To brzmi ciekawie. Nie będę ukrywał. Dobra. Gdzie jest ten plecak? Gdzieś tutaj. Ten artykuł obarcza Spidermana winą za to, że Elektro zabił gliniarzy. Przestałem po nim dostarczać Jamesonowi pożywki w postaci zdjęć. Nie dziwię się. Dobra. Po drodze może kolejny plecak i potem tamta wieża nasłuchowa. Trzeba to wszystko odkryć, ze Spidermana na pewno będę chciał zrobić live'a. Latamy sobie wtedy po mieście i... Dostałem dziś ciekawy cynk. Pamiętacie tego brutala Rhino? Okazuje się, że ubiegłej nocy niemal uciekł ze swej celi na trafie. Jakim cudem? Nikt nie umiał mi odpowiedzieć na to pytanie, ale zostałem zapewniony, że trafił do lepiej zabezpieczonej celi. Nie znam się na więzieniach o zaostrzonym rygorze, ale czy przypadkiem każda z cel w tym przybytku nie powinna być lepiej zabezpieczona? Przecież mówimy o ważącym 300 kilo wariacie z niezniszczalnym rogiem. Skoro istnieje lepiej zabezpieczona cela, czemu od razu go w niej nie zamknęli? Aj, Johna. Ten kawałek pierwszego kostiumu Shockera pokazał mi, jak się chronić przed jego atakami. Niestety Shocker zdążył ulepszyć swój strój. Niestety. Umiejętności mamy jakieś... Mamy 6 punktów, bo proszę. Podczas przewrotu po lądowaniu, aby wybić się w powietrze? O kurde, ale to może być fajne. Jakieś ataki, może coś takiego. Więcej koncentracji z dzikich tych, rzucenie przyjmikami szybko. O kurde, to może być zabawne. A to co to jest? Osiłki będą złapane i rzucone, jakby są... O, rzucanie osiłkami też brzmi fajnie. Ciche eliminacje też będą spoko. To też może być fajne. Dobra, tutaj jest wyrzucanie broni. Tego już nie mam punktów. Dobra, gadżety, możemy coś ulepszyć? Tutaj jest coś nowego. Pułapka z czujnikiem. Pala wstrząsowa też może być spoko, tylko nie mamy żetonów. No właśnie, to jest to. Kostiumy nowe jakieś mamy tutaj do odblokowania. Uderzę przeciwników falą dźwięku sprawiedliwości. Spider-Punk. Wygląda całkiem ciekawie. A mamy w sumie na to żetony, więc może sobie go stworzymy. Z tą falą uderzeniową razem. Próbujemy się dzisiaj takim Spider-Manem. Dobra, kolejna wieża. Uwaga! Zgłoszono nam sprzedaż narkotyków. Miejsce zdarzenia to Midtown North. Odbiór! Znowu ktoś opierdala dragi. Kurwa, ci ludzie nie mają co robić. Jest nasza wieża. Jeży na wieży. W tej dzielnicy jest... Dzielniczy, tak.
dzielnicy. Jest jeszcze jedna wieża. Też sobie do niej podlecimy. No dobra, dobra. Gdzie jest ta wieża? Tutaj. No, blisko tego zadania w sumie już. Fajnie, że po tych drzewach też da się latać. A co to było za przycięcie? Nie powinno tak być. O, po drzewach może da się latać. No proszę, połowa wież systemu ostrzegania już działa. Kiedy Spider Cop bierze się do roboty, to choćby się waliło i paliło, robota będzie... Nie, 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 nie. Szefowa nie chciała się do tego przyznać, ale zaczyna się przekonywać do Spider Copa. Jego lekceważący stosunek do przepisów był powiewem świeżego powietrza. Jeszcze wszystko odszczeka. Kiedyś. Kurwa, Peter. Widzę, że Cyber się tu nieźle urządziło, kurwa. Sytuacja opanowana. W Central Parku, bo to jest chyba Central Park, no raczej na pewno. Się kurwa rozstawili. O, tu jest wieża. Będzie tak, dokładnie. Central Park, o właśnie. O, tam jakiś rozbój jest, to podlecimy do tego po drodze. Dobra. Gdzie to było? Czy już po rozboju? Zajebiście, już po. Oj, chuj. Jak wygląda teraz mapa w tym Central Parku? O, właśnie. To wszystko to jest tutaj Central Park, nie? Zajebiście wielki park. Kurwa, chciałbym kiedyś do Nowego Jorku polecieć. Właśnie i tak sobie pochodzić po Central Parku. Co tu się odpierdala? Tego się nie spodziewałeś. Yuri, mam tu plac budowiska, po którym kręcą się ludzie. Ale raczej nie pracują. Na pierwszy rzut oka. Założę się, że praca wre. Porozglądam się. Aha, to jest plac budowiska. Dobra, w sumie jak już tu jestem. Czemu nie? Zagrożenie. Możemy się dzisiaj zająć takimi w sumie bardziej trochę duperelami, bo cały czas też lecimy z fabułą. Gra się zaraz kurde skończy i co? Po to szedłem na studia. Lekarzom zostaną zwolnieni, ha? Ta, zostaną zwolnieni. Poza widokiem, gościu, czy ja cię mogę wciągnąć? Mogę. Ignacja z przysiadu i lecimy dalej. Ciebie ktoś widzi, gościu? Nikt. No to witaj. Zapraszam na górę. To jest fala jedna z sześciu. Oni takimi falami będą tutaj przychodzić, tak? O kurwa. Brawo 2, jak sytuacja? Brawo 2 nie odpowiada. Niech ktoś do niego zajrzy. Dobra. Eliminujemy was po prostu i tyle. Skoro i tak falami będziecie tu przychodzić, to się nie będę pierdolił kurwa z wami. Jak działa to? O proszę, ale fajne. Podoba mi się. Takie inne. On już leży, dobra. Teraz ciebie kurwa i w powietrze. Jest w powietrzu! Pewnie, że jestem w powietrzu, gościu. Ziomeczku, proszę cię. Koncentracja pełna. Szef żąda twojej głowy. A szef to siedzi, nie siedzi przypadkiem za kratami, kolego? Wydaje mi się, że tak. Czekajcie, bo kimś mogę... Będę musiał wam wpisać uwagi do dzienniczka. Dobra, nieważne. O kurwa, nie tym guzikiem chciałem unikać. Cholera, uwaga! Dobra, ty masz miecz, to tobą się zajmę. Elo, elo, elo. Teraz ty dostaniesz papę. O kurwa, co to? Rakieta? Kolego, nieładnie. Kurwa, dostałem tym granatem, nie? Chuja widać. Dobra, dostaniecie tym. Skopać mu tyłek! O kurwa, przecież zrobiłem unik. W sumie, kolego, czy ty nie chciałbyś polatać czasami? Kurwa, ale można im napierdalać tak fajnie teraz. O kurwa, nie? Dobra, tym razem się udało tego uniknąć. Ja tym dostałem. Pomimo tego, że robiłem unik. Gdzie jestem frajer, kurwa, z tą rakietnicą?
Dobra. Mendo jebana, tam z góry. Aż pizdę teraz. Ja ci dam we mnie strzelać, kurwa. W śmieciu. Dosyć tego! Dobra. Unik. O, jest wsparcie! Dobra, przecież ja mam wsparcia! A tak! Nikt mnie nie lubi! Sieciobomby przecież, ja zapominam o moich sieciobombach. Dobra. Trochę więcej skupienia, Hubert, bo zaraz zginiesz. Ale beka. Wow. Fisk zdobywa sprzęt, który widuje się tylko w wojsku. Dobra, te pułapki mogę poużywać. Ta broń nie może trafić na ulicę. Zrób wszystko, dobra, co w twojej mocy. Robię, próbuję robić wszystko, co w mojej mocy. Uwierz mi. Prawie już tutaj od nich pizdę dostałem. A nie chcę dostać pizdę. Kurwa mać, ale chyba dostanę, bo tam... Kurwa, od kogo? Kto mnie niby trafił? Dobra. Z kasą będzie krucho, dopóki szczerze. Jebał to pies. Tutaj gdzieś były misje. Gdzie są te misje? Czemu misje teraz zniknęły? Wait. Gdzie są moje misje? Czemu wszystko zniknęło? O chuj tu teraz chodzi? To była misja. Musimy sami kręcić forsę. To chyba tu robimy, nie? Poczekaj moment, to była misja, tak? Tutaj były misje, kurwa. Gdzie są moje misje teraz? Czemu wszystkie misje zniknęły? Tu była gdzieś misja. Misje poboczne. Chcę moje misje poboczne. Gdzie się kurwa podziały moje misje poboczne? Jest ktoś w stanie mi to kurwa powiedzieć? Dobra. Może najpierw tutaj, może to się jakoś odblokuje. Czy coś się zbugowało kurwa? Pokażcie mi kurwa teraz gry włączać i wyłączać. Nie chcę przerywać tego odcinka. Nie, może muszę to rozszyfrować? Dobra, chyba się pojawiły z powrotem. Na to wychodzi. Ale czuję, że będziemy... O, właśnie. Będziemy musieli sobie polatać, kurde, po mieście i poogarniać rzeczy właśnie, chyba że nawet ja bym to sobie zrobił. Tutaj! Latać udając Spidermana. To miasto i bez tego jest wystarczająco zwariowane. O co tu chodzi? Coś się stało? Ależ nie! Chciałem ci tylko podziękować za uratowanie mojej córki przed tymi zbirami. A kiedy to było? Dopiero co. Ktoś tak zajęty jak ty traci rachubę, co? Na rogu 126 i Powell właśnie dzwoniła mi powiedzieć. Tak, przepraszam. Cieszę się, że mogłem pomóc, a pańska córka jest cała. Czy mamy iść do teatru? Nie wiem, ale udamy się do teatru. Jak najbardziej. I ten teatr? Tutaj gdzieś. Pajęcze przewroty robimy. Ciekawe, czy można jakieś lepsze sztuczki robić. Widzę miejsce zbrodni. Muszę się dowiedzieć, co się stało. Co tu się wydarzyło? Szkoda, że to przegapiłem. Dzięki za pomoc, Spider-Manie. Co? Żyję. Więc ten, kto to zrobił, nie jest taki groźny. To już coś. Okej. Okay. Już wróciłeś? Myślałam, że leciałeś do tamtego pożaru. Tak, właśnie lecę. W którą to stronę było? Ostatnio ruszyłeś tam, na południe. Dzięki, trochę się pogubiłem.
Okej. No to lecimy do tego pożaru wtedy. Ktoś się pod nas podszywa. Rzeczywiście czuć jakby swąd z tamtej strony. Coś się tutaj musi dziać wtedy. Widać szkody po pożarze. Zdaje się, że szybko go ugasili. Wróciłaś! Nie wiem, jak ci dziękować za wyciągnięcie mojej przyjaciółki z płomieni. Myślałam, że już po niej. Nie ma za co. Chciałbym się upewnić, że wszyscy są bezpieczni. Ale ten dym trochę mnie skołował. Pamiętasz, dokąd potem poszedłem? Wybacz, pomagałam przyjaciółce. Wydaje mi się, że tam. Dzięki. Pozdrów przyjaciółkę. Kimkolwiek jest ten fałszywy Spider-Man, pomaga ludziom. Ale to, co Spidey, robi, jest niebezpieczne. Co zrobiłeś z tą gaśnicą? Gaśnica, tak? Gdzie mógł ją zostawić? Mój brat bliźniak użył gaśnicy. Może jeszcze gdzieś tu leży. Tutaj. Posłużył się gaśnicą. Jaki to rodzaj środka gaśniczego? Cholera wie. Nie tutaj. To jakby pasuje. To na pewno pasuje. Nie pasuje. Tutaj też nie. Dobra. Trzeba pomyśleć. To będzie tutaj na pewno. Będzie tutaj. I ten jeden będzie tutaj. Dobra. Wszystko pasuje. Super. ADP. Popularny i łatwy do namierzenia. Ma na sobie pianę z gaśnicy. Jeśli ustawię soczewki na szukanie jej składu chemicznego, powinna mnie doprowadzić do Spidermana 2.0. A co jest tutaj u góry? Coś tam było, ale co? Jakaś kurwa, Peter. Jakaś skrzynia, do już nic z tym nie mogę zrobić. Dobra, gdzie jest ta ścieżka? Okej, tutaj gdzieś. Nasz Spider-Man przemieszcza się. No nie lata, no. Ewidentnie. Gdzie on polas? Ten facet wygląda, jakby się z kimś bił. Może coś wie. Który facet? Ten. Weź, stary, odpuść już. Powiedziałem ci przecież. Wszystko rozegra się na dachu. Słowo. Tylko uważaj na siebie. Na tym dachu, tak? Obym tylko zdążył. Mój sobowtórnie jest taką gapą. Kurwa. I zostawił narkotyki. Intencje chyba ma dobre, nawet jeśli jego metody są szalone. Policja zajmie się sprzątaniem. Fałszywy Spidey musiał zejść drugimi schodami. Ciekawe, co? To on. Ludzie chyba go lubią. To znaczy mnie. To znaczy... Dziwne to jest. Nie ma problemu. Przepraszam, słyszę kogoś w potrzebie. Ej, ja tak nie mówię. Nikt tak nie mówi. Zostawcie go. Jasne. Za twoją głowę dostaniemy od pana Fiska niezłą premię. Ej, koledzy! Ja nie jestem Spider-Manem. Zgadza się, już nie jesteś. Oho, ktoś chyba ma kłopoty. Pora wyrównać szansę. Ops. Ale dostał bułę na papę, gościu. Ja się tym zajmę, lecz. Mam stracić szansę na walkę u boku Spidermana? W życiu! A co ty jesteś taki? Umiesz tak walczyć. Się potrafisz walczyć. Mam czarny bas, uczę w Chikaradojo. Chciałem się tylko trochę wypromować, wiesz. Ale kiedy przebierasz się za mnie, bierzesz na siebie moich wrogów. A ja mam mnóstwo wrogów. No właśnie, mam mnóstwo wrogów. Przed uderzeniowa, proszę bardzo. Czy oni do niego prują, tam kurwa? Uważaj, kolejni! Ja biorę tych z giwerami, a ty resztę! Gdzie są ci z giwerami? Tutaj jest jeden. Teraz będziesz leżał. Błagał o litość, gościu. Tam jest kolejny. Wait. Zrzucił pod nogi granat. Kurwa, mądrze, bardzo mądrze. Jep. Dobra, jeszcze ktoś? Dobra, trzeba było... Was panowie.
Kurwa, jakim cudem on zdążył mnie... Jakim cudem on zdążył mnie walnąć, jak ja unik sobie robiłem? Gdzie jest ten tutaj? Rzezimieszek? Tutaj jest giwerem kolega. I proszę wiesz, bardzo, jak koniec. Jak chcesz pomóc innym, to niedaleko jest dom opieki Fist. Kurwa, co to się odpierdala? Dobra myśl! Przyznaję, że zaczynam dostrzegać wady tego kościół. Teraz dopiero zaczynasz dostrzegać wady. No, tutaj jest walka na wyższym poziomie, kurwa. Ludzie z giwerami. Dobra, tych tutaj by trzeba było wyeliminować. No kurwa, nie te guziki, tak miało być. Dobra. Narka. Jep. Tyk, tyk. Dobra, tutaj jest kolega z bronią. Trzeba byłoby się nim zająć. Co my tu jeszcze mamy za gadżety? Elektrosieć, też niby spoko, mogę go tym potraktować. O kurwa, ciebie to od razu. Tych to trzeba jechać od razu do spodu, bo to jest tragedia kurwa z nimi, nie? Sieciobombę od razu mu najebie najlepiej. Ciebie też sieciobombą. Co ja tu jeszcze mam? Mam te moje pułapki. Dobra. Teraz wy, koledzy, zostaniecie pułapkami. To wyrzutnie rakiet? Gdzie jeszcze jest? Kurwa, śmieci. Ja jej wykończę. Nie musisz mnie prosić. Ktoś chyba już ostrzał zbroję, a to nic dziwnego. Gdzie jest ten tutaj, kurwa, kolejny z wyrzutem rakiet. Jak ja ich nienawidzę. Są takie te kurwy najgorsze. Jep. Chyba wszyscy już będą. Rany. To było mocne. Jak ty to robisz? Krok po kroku. Słuchaj, masz dobre intencje, ale jak tak dalej będziesz robił, to w końcu zginiesz. Tak, teraz to rozumiem. Spokojnie, odwieszę kostium. Koniec ze Spider-Manem. Słusznie. Poza tym nie potrzebujesz kostiumu, żeby zmieniać świat. Dobrze powiedziane. Zapamiętam to. Spider-Manów 2. Ukończono. I tutaj jest kolejny plac Fiska. Dostaliśmy kolejny segment paska koncentracji, tak? I tu idzie nasz kolega Spider-Man. A to co? Co tu można zrobić? Wow! Mówiłem Jimmy'emu, że sieci nie wychodzą ci z tyłka. Proszę, można było z nim pionę zbić. Dobra. To może... Co tutaj jeszcze jest? Fame w sieci i szturm na zamek. Ten fame w sieci będziemy mogli sobie jeszcze zrobić. Chociaż zostało nam jeszcze 8 minut odcinka. Nie no, zrobimy sobie jeszcze ten fame w sieci. Niech będzie. I... hops! Grupa terrorystów żona. Zabija w ataku bombowym obywateli USA! Jak to możliwe, że ci zamaskowani kryminaliści nie tylko nie zostali starci z powierzchni ziemi, ale jeszcze są w stanie przeprowadzić kolejne ataki na niewinnych, w tym Charlesa Standisha z Oscorp, który został zaatakowany we własnym domu. No jak? Mówi do was J. Jonah Jameson. Tak, mój kuzyn jest strażnikiem więziennym. Podobno aresztowane demony nie chcą gadać, nie rozmawiają nawet ze swoimi prawnikami. To jeszcze bardziej nasila moje wątpliwości a propos tych całych demonów. To nie są zwyczajni przestępcy. Prawdopodobnie nie są to też zwyczajni terroryści, choć prowadzą działalność terrorystyczną. Coraz bardziej wygląda mi to na sektę. Żartujesz sobie? Całkiem im odbiło. Nie cofną się przed niczym. To straszne, prawda? Czy to znaczy, że mamy żyć w strachu? Że ciągle mamy się za siebie oglądać? W każdej chwili spodziewać się ataku? Moim zdaniem, drodzy, odpowiedź brzmi... tak! Johna już jest konkretnie pierdolnięty. Dobra, jednak nie zrobimy z tej misji, bo wątpię, żebyśmy zdążyli ją zrobić 5 minut. Do wszystkich. Nasi wdali się w strzelaninę z demonami. Udajcie się do pani Charles. A tak! Niewidomy dał mi wizytówkę na wypadek, gdyby Spider-Man potrzebował prawnika. Ale zaraz. Jeśli nie widzi, to skąd wiedział, że jestem Spider-Manem? No właśnie. Chyba ktoś tu cię pit
lekko mówiąc, zrobił wciula. Możemy sobie zrobić... Tą stację badawcą. Badawcą? Badawczą. Daleko do niej nie mamy. O, tutaj coś się odpierdala. No to jednak najpierw im pierdolimy, potem robimy stację badawczą. Dobra, dzieciaki, jak nie umiecie się ładnie bawić, to zabieram zabawki. A jak? Kurwa, widzę, że moje gadżety się trochę anulowały. Sieciobomba. Siemanko, panowie, trochę was związało. O kurwa, wyrzutnia rakiet. Kolejny, kurwa, z wyrzutnią rakiet. Śmieciu jebany, kurwa, gin. On już nie żyje, tak? Znaczy, żyje, nie żyje, jest nieprzytomny, przepraszam. Dobra, teraz wy. Chodź tu, śmieciu. Ładuję was wszystkich, kurwa. Was z tymi pistoletami też, kurwa, pedały. Przepraszam. Od rowerów oczywiście. Żeby nie było żadnych niejasności zaraz. Muszę uważać na słowa. Kiedyś było inaczej. O kurwa, nie! A, dobra, udało się od tego odskoczyć. Nie wiem, przez chwilę Peter zwariował, kurwa. I ciebie jeszcze. Pik, 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 pik. Jeszcze ktoś żyje? Tam jest kolega, to pułapką w niego i zaraz go do czegoś to do ziemi. A ciebie w sumie, czemu nie wykończeniem? Nie wierzę, że Martin Lee zachęca ich do atakowania policji. A jednak, Peter, a jednak. Dobra, lecimy do tej stacji badawczej. Nic tak nie zbliża ludzi jak zamaskowane zbiry. Totalny. Dobra, jest i stacja. 10:30. Pojazd opancerzony atakowany przez zamaskowanych sprawców. Udajcie się do Spanish Harlem. Aha. Ta stacja badawcza wymaga wykonania uderzenia o ziemię. Kupisz je na ekranie umiejętności. Umiejętności, gdzie jest uderzenie o ziemię? A tutaj jest. Uderzenie o ziemię. No, mogę to... Nie mogę tego kupić. Kurwa, to nie zrobimy tej stacji badawczej. To możemy z tym gołębiem wtedy sobie polecieć. Uwaga, gołąb! Kurwa, gołąb! Ja, muszę go złapać. Pewnie, że musimy go złapać, Pit. Czemu nie mogę go teraz złapać? Złapanie tego gołębia to mój obowiązek! Dokładnie tak, Peter, to jest twój obowiązek. W sumie teraz to nasz obowiązek. Kurwa, zaraz nam spierdoli ten gołąb. Jak tak dalej pójdzie. I hops, gdzie on jest? Kurwa, gołąb. Weź tu cholerny gołębiu. Czy mogę go łapać? O, teraz mogłem, przez moment. Mam cię! Żetony badawcze z tego są. Spoko. To jest Harlem tutaj teraz jesteśmy, tak? Ta dzielnica. Tak, Harlem. Mamy West Side, Central Park, East Side, Midtown, Hell's Kitchen, Greenwich i Chinatown. A, jeszcze dzielnica finansowa. Dobra, co my tu jeszcze mamy gdzieś w pobliżu? Bujniemy się jeszcze może po ten... O, ten plecaczek tutaj. Zobaczymy, co to jest. Zobaczymy, co w nim jest, co Peter w nim zostawił. Jaka ciekawa historia się za nim kryje. Bo zawsze w sumie Peter ma coś ciekawego do powiedzenia. Mid
Dobra. Douglas, tu centrala Sabre. Szefowa chce wiedzieć, co u was. Nie tak. Transporter Oscar pod ostrzałem. To demony! Gdzie on jest? U góry, nie? Nie da się widzę gdziekolwiek przyczepić. Tutaj jest, dobra. Spidey Squad! Mój wspaniały fanklub! No proszę. Fanklub. Dobra. No w sumie w tym odcinku to było na tyle. Teraz, no, był taki odcinek bardziej rzeczy pobożnych. Podataliśmy po mieście, pobujaliśmy się. Też nie chcę robić cały czas fabuły, bo zaraz tą gierkę skończymy. W sumie tak za bardzo nie mamy nic w niej zrobione, jeżeli chodzi o jakieś nowe stroje i tak dalej. Żetonów też za bardzo nie mamy. Trzeba trochę polatać. Może ja też w wolnej chwili sobie polatam. Robię rzeczy, żeby wam inne stroje pokazać i tak dalej, i tak dalej. Ale póki co bardzo dziękuję wam za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek się podobał. Jeżeli tak, to nie zapomnijcie stawić łapki w górę, subskrypcji z dzwoneczkiem, jakiegoś komentarzu. Do następnego, cześć!